Do siódmej serii gier piłkarki Hydro Trakku Radom czekały na swojego pierwszego strzelonego gola w tym sezonie, natomiast w ósmej kolejce podopieczne Wojciecha Pawłowskiego w końcu zanotowały pierwsze zwycięstwo. Już pierwsza groźna akcja meczu z Pogonią Szczecin dała Radomiankom gola. W czwartej minucie do siatki trafiła Oliwia Malesa. Niedługo potem było 2-0 po golu Aleksandry Zielińskiej z rzutu karnego. Wynik w drugiej połowie ustaliła Karolina Barczak i Hydro Trakk pokonał Pogoń Szczecin 3-0. Tymczasem już we wtorek 25 października dojdzie do rewanżu pomiędzy Radomiankami a Pogonią. Tym razem obie drużyny zmierzą się w Radomiu w 1:32 finału Pucharu Polski. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 17:00.